not making sense. I wanna get in trouble. Siemanko, z tej strony Nexium, witam się z wami serdecznie w zerowym odcinku z kariery Chelsea. Tak jest, właśnie ta kariera wraca na mój kanał po nieobecności w FIFA 15, bo graliśmy sobie karierę Chelsea tylko i wyłącznie na livestreamach, ale to nie to samo co kariera na kanale. FIFA 13, FIFA 14, FIFA 15 była obecna na livestreamach. No i FIFA 16 wraca na swoje prawowite miejsce, czyli na mój kanał, kanał Nexium. No i moi drodzy, nie przedłużając, przechodzimy sobie do kariera menedżera. Oczywiście przejmujemy klub Chelsea FC, czyli moją ukochaną drużynę, którą wspieram już od ponad 11 lat. Tak to będzie, 11 lat, bardzo sympatyzuję z tym klubem, więc jakiekolwiek komentarze, że jestem sezonowcem, są zdecydowanie nie na miejscu. Moi drodzy, rozlosujmy sobie realistyczniejsze grupy i zerknijmy, co my tutaj mamy. Jesteśmy w grupie z Romą, Sevillą i Sportingiem, a inne grupy prezentują się następująco. I w grupie A typowałbym do wyjścia z grupy oczywiście Barcelonę i Arsenal. W grupie C Bayern i Atletico. W grupie D Real i Juve. W grupie E United i Benfica chyba Benfica. W grupie F PSG i Porto. W grupie G Lyon i Zenit. A w grupie H Manchester City i PSV albo Valencia, ale pewności nie mam. No tutaj będzie naprawdę walka, będzie, w końcu jest to Liga Mistrzów. Nam się grupa nie trafiła najłatwiejsza, ale też mogliśmy trafić dużo gorzej, więc pozostaje się nam tylko i wyłącznie cieszyć. Okej, akceptujemy sobie takie grupy. Pierwsze letnie okienko transferowe i to jest właśnie najgorsze. Trzeba zostawić, żeby było wyłączone, żeby nam działały transfery. To jest błąd w FIFA, który jest niepoprawiony od FIFA 13. I cały czas powoduje to, że za każdym razem, jak wszyscy zaczynają karierę, to mają wyłączone transfery i się dziwią: ej, chwila, przecież dałem włączone. No nie, mój kolego, pierwsze letnie okienko transferowe włączone oznacza według EA, że jest ono wyłączone. No ale mniejsza z tym, zostawiamy sobie wszystko tak, jak jest. Zawodowiec, długość połowy 5 minut, luźna. I teraz, czy weźmiemy sobie euro czy funty? Zostawmy sobie przy... Albo przejdźmy sobie do Great Britain, USD. Zostańmy sobie przy euro, będzie chyba nam wygodniej operować taką gotówką, taką walutą. No i pobieramy najnowszą aktualizację składów, co oznacza, że składy będą najnowsze co do jednego transferu. Więc naprawdę bardzo się z tego powodu cieszę. I w tym momencie, mój drogi, ty, tak dokładnie do ciebie mówię, ty przed telefonem, komputerem, tabletem, czy siedzisz przed komputerem, czy siedzisz sobie w toalecie i umilasz sobie czas, zapauzuj film, przejdź w sekcję komentarzy i napisz mi, jaki transfer widziałbyś w Chelsea prowadzony przez pana Tomasza Kopawryja. Ja wam powiem szczerze, że zastanawiam się nad obrońcą oraz nad prawoskrzydłowym. Ale decyzja jest wasza, the choice is yours, więc komentarze zostawiam wam, a komentarze z największą liczbą kciuków w górę oczywiście wezmę pod uwagę. No i moi drodzy, wszystko jest ustalone, Tomasz Kopawryj, polska koszula i krawat, kolor stroju szary, karnacja śniada i sylwetka zwykła, więc akceptujemy zmiany i nieznany Kopawryj nowym trenerem Chelsea. We could just simply leave and never think about calm down, direct your age. I say hey, hands up, direct plays. Wouldn't it be great if I could live on stage? Let me introduce you to the duo in a dream. Wouldn't it be nice if... I moi drodzy, zapisujemy sobie kariera Chelsea FC i witam was w interfejsie menedżera Chelsea. O, chwila, jeszcze nie. Zaproszenie na turniej przedsezonowy. No oczywiście, że przyjmujemy zaproszenie. Zobaczmy, jakie mamy tutaj dostępne. Puchar Elity Azji, puchar zaproszeniowy i trofeum mistrzów. Zależy, czy chcemy się zmierzyć z najlepszymi drużynami, a tutaj naprawdę są potężne te drużyny, ale też nagroda jest największa, czy chcemy z jakimiś słabszymi. Ale spoko, ja lubię wyzwania, więc startujemy sobie z pucharem Elity Azji. Tak jest, moi drodzy, będzie się tam działo, są naprawdę potężne drużyny, ale będzie co oglądać. Hello, takie mecze na samym początku sezonu, naprawdę coś niesamowitego. A w grupie jesteśmy z Bayernem, Borussią i Atletico. Wow, naprawdę dzieje się.
I moi drodzy, tak jak widzicie, transfery są aktualne. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten zerowy, wprowadzający was odcinek w ten cały klimat kariery Chelsea. Ja się niesamowicie cieszę na to, że mogę już rozpocząć tą karierę, więc sekcję komentarzy zostawiam do waszej dyspozycji. Nie zapomnijcie dać kciuka w górę, jeżeli się cieszycie, że kariera Chelsea wraca. Spróbujcie dobić do 1000 łapek w górę, naprawdę będzie mega, jeżeli się nam uda to zrobić. Miniaturki mam oczywiście od Synka Design. Naprawdę dajcie też znać, co sądzicie o miniaturce, bo moim zdaniem jest świetna, jest po prostu idealna. Coś, co chciałem mieć od zawsze. Ta miniaturka mi się naprawdę bardzo podoba. A ja się z wami żegnam, moi drodzy, i na razie. Cześć! Outside of the song.